Proszę Państwa, Anna Janta pozostawiła po sobie 4 płyty. Kto pamięta jeszcze pocztówki dźwiękowe? Tego były tysiące. A przede wszystkim pozostawiła nam setki fantastycznych przeboju. Trzecia płyta, drugogrająca, bursztynowej dziewczyny, tak ją nazywano, płyta pod tytułem Zawsze gdzieś czeka ktoś, była zapowiedzią artystycznej metamorfozy artystki. Powstała w roku 1977, na początku okresu największych artystycznych poszukiwań wokalisty. Słynny przebój Zawsze gdzieś czeka ktoś skomponował Jarosław Kukulski do tekstu Romana Sadowskiego. Zapraszam serdecznie.